Nareszcie czuję się jak u siebie w domu. Słoneczko, msza na zewnątrz, dużo ludzi. Tak czasami w Boliwii odprawiamy. I z tego się cieszę i ponownie dziękuję księdzu arcybiskupowi, metropolicie za zaproszenie mnie na ten dzisiejszy dzień, dzień ministranta. Więc gdybym w tym momencie chciał coś powiedzieć, to słowa będą, jak to powiedzieć, krótkie, nie wypowiedzą tego, co w tym momencie czuję. Ale wy, drodzy ministranci, macie telefony komórkowe przy sobie? Pokażcie, jakie macie. No księży nie pytam, bo to mają ostatnie modele. Macie? Dobrze, to zostawcie na później, na koniec mszy, ale w tym momencie wam wszystkim pokazuję lajk. Wiecie, co to znaczy, nie? Co znaczy? Nie tylko tak. Używacie Facebook? Księży biskupów nie będę pytał. Księża. Lajk. Podobacie mi się. Cieszę się wami, że jesteście tutaj. Bo jak powiedział święty Paweł, papież Paweł VI, dawno, dawno temu, w ubiegłym wieku, piękne słowa, kiedy skierował właśnie do was, do waszych rówieśników, ministrantów, powiedział wtedy takie krótkie dwa słowa, że wy, ministranci, jesteście małym klerem. Mały kler, tutaj siedzi duży, zawsze na pierwszych miejscach, ale wy zajmujecie jeszcze lepsze miejsce w waszych parafiach, w waszych kaplicach, gdzie jesteście, bo znajdujecie się blisko ołtarza. Służycie, patrzycie i przeżywacie to wszystko, co w tym momencie tu, na tym ołtarzu się dzieje. Jest to wielki dar, jak mówił święty Paweł VI, papież. Ten mały kler, którym wy jesteście, w czasie mszy świętej ukazuje uczestniczącym we mszy świętej radość. Radość z tego, że jesteście i stoicie blisko Chrystusa. Ci, którzy uczestniczą we mszy świętej i patrzą na was, cieszą się wami, że wy podjęliście taką decyzję być przy ołtarzu, modlić się przy ołtarzu, swoją postawą budujecie wiarę u innych. Moi drodzy, młodzi przyjaciele, ministranci, nie zapomnijcie o tym, że to, co realizujecie przy ołtarzu, jest waszą służbą. Służycie kapłanowi, księdzu, przygotowując mszę świętą, do mszy świętej, ołtarz, to najcenniejsze miejsce w Kościele. Bo zawsze, kiedy stoicie przy ołtarzu i przy kapłanie, na tym miejscu dokonuje się największy cud przemiany chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Chrystusa. Jesteście najbliższymi świadkami razem z księdzem,
Dlatego pamiętajcie, kończąc dzisiejsze spotkanie, o trzech słowach, do czego was zobowiązuje bycie, powołanie bycie ministrantem. Pierwsze to jest msza i ołtarz. To jedno słowo, które wyraża to, co cały Kościół przeżywa. Starajcie się być, i tu i drugie słowo, wierność, wierni temu, czemu towarzyszycie. Wierni Chrystusowi. Przed chwilą dwóch waszych kolegów, starszych, niosło w swoich rękach świece. Jest to znak, o którym powiedział Chrystus. Wy jesteście światłem świata. Właśnie mieli w rękach dwie świece. Nie zapomnijcie o tym, aby wasze życie, wasze zachowanie, wasze świadectwo było światłem dla tego świata. Dla waszych kolegów, dla tych, z którymi przebywacie w szkole, bądźcie światłem i bądźcie świadkami tego, co w tym momencie przeżywacie, służąc do mszy świętej. Więc te trzy słowa: msza, bądźcie wierni i bądźcie świadkami. Dobry ministrant, prawdziwy ministrant, wierny ministrant, nie tylko w Kościele, kiedy przychodzi punktualnie, kiedy dobrze się zachowuje, kiedy się modli, kiedy uczestniczy we mszy świętej, ale również dobry ministrant to ten, który wychodząc z Kościoła, na ulicy, w szkole, w rodzinie, potrafi być prawdziwym kolegą, przyjacielem, prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Niech ten dzisiejszy dzień na nowo wzbudzi was tę chęć bycia prawdziwym ministrantem. Bycia tym, o którym, jak wspomniałem na początku, mówił święty papież Paweł VI. Bądźcie wiernym, małym klerem, który służy Chrystusowi przy ołtarzu. I dziękuję wam, że macie na tyle odwagi w sobie i że chcecie służyć Chrystusowi jako ministranci. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę na modlitwę na rozpoczęcie mszy świętej. Była tam właśnie mowa o nowych powołaniach. I jak wspominał często święty Jan Paweł II, ministranci na parafii są kołyską nowych powołań. I tu proszę was, kler dorosły, księża, dbajcie o tę kołyskę nowych powołań. W waszych rękach, jak mówił też ojciec Sławomir,
kolanach jest przyszłość. Modlić się, ale również być dobrym, prawdziwym świadkiem. Nasze świadectwo jako księży, biskupów też powinno być tym zasiewem nowych powołań do kapłaństwa. Bo Kościół na Ukrainie, tak jak Kościół w Boliwii, potrzebuje nowych kapłanów. A nowi kapłani czy nowych kapłanów nie kupuje się w sklepach, na targowisku. Oni rodzą się w rodzinie. Dlatego modlić się również o nasze rodziny, aby były również tymi kołyskami, gdzie Bóg spojrzy z miłością i powoła tego czy tamtego, aby był Jego wiernym sługą. Moi drodzy, młodzi przyjaciele, ministranci, dzisiaj wam pokazuję to, bo dla mnie to jest wielkie świadectwo waszej wiary, waszego oddania Chrystusowi. Live. Podobacie mi się. No, nareszcie jest jeden, który również mi towarzyszy. Podniósł o dwa palce. Podobasz mi się, że jesteś ministrantem. Gratuluję ci tego. Jak masz na imię? Maksym, tak? Bierzcie przykład z Maksyma. A, będzie biskupem? No może, może będzie w przyszłości. Księża również, laik. Tylko tak za bardzo na tym Facebooku nie buszujcie, nie dawajcie tych laik, tylko macie tam młodych. Bądźcie dla nich prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Moi drodzy, cieszę się, powtarzam te słowa, bo przeżywam tę radość, że jest tam ten sam Kościół, czy na Ukrainie, czy w Polsce, czy w Boliwii. Ten sam Chrystus zmartwychwstały nas dzisiaj zaprasza. Bądźcie światłością dla świata w dniu dzisiejszym. Amen.